lepsze od wielu zawodników w polskiej ekstraklasie? Od kilku... Nie. Tak, tak. O, pamiętasz, na czym polega zabawa. Będzie ci ciężko, bo lubisz pogadać sobie. Zasługuje na to, aby prowadzić największe spotkania w Europie. Tak. Nie odważyłbym się już posędziować meczu okręgówki. Zbyt dużo można tam usłyszeć na swój temat. Nie. Moim największym atutem jest szósty zmysł. Nie jeden raz podjąłem właściwą decyzję, gwiżdżąc na nos. Tak. Oczywiście, że jako piłkarz także wylatowałem z boiska. Czerwoną kartkę pokazał mi kiedyś Adam Lyczmański. Tak. Mecze w Champions League sędziuje się dużo łatwiej niż w Lotto Ekstraklasie. Nie. Już kilka razy korciło mnie, by poprosić Cristiano Ronaldo o koszulkę. Nie. W przeciwieństwie do polskich piłkarzy, ja kiedyś wybiegnę na boisko w meczu finałowym o Mistrzostwo Świata. Tak. Słyszałem już zarzuty, że Marciniakowi odbiła woda sodowa. Dobrze sędziować chce mu się tylko w Europie. Tak. To, że się z tym nie zgadzam, to oczywiste, ale były momenty, gdy na boisku faktycznie czułem się zbyt pewny siebie, a przez to rozluźniony. Tak. Czasem muszę się pilnować, by za bardzo nie spoufalać z piłkarzami. Tak. Tak. Czuję, że jestem jednym z ulubieńców Pierluigi'ego Colina. Tak. Ostatni mecz, który wymknął mi się spod kontroli, to było tak wiele lat temu, że nie pamiętam. Nie. Nie lubię, gdy w jednej z drużyn, którym sędziuję w Europie, gra Polak. To a priori rodzi niepotrzebne podteksty w głowie. Nie. Ekstraklasę komentują pseudofachowcy, którym wydaje się, że kopnęli parę razy w piłkę i znają się na przepisach i sędziowaniu. To pytanie Tomka Wieszczyckiego, muszę ci powiedzieć. Tak. Teraz ja, możemy, poczekaj, możemy odpalić światła i jest, mamy ostatnią serię pytań do was dwóch. Nie macie już pomidora, więc możecie się naradzić i możecie odpowiedzieć tak, tak lub nie. Widziałem właśnie. Okej. Okay. No to uwaga, ostatnich 12-13 pytań. Światło? Panowie, jeszcze? Światło? Tak jest. I zaczynamy. Zły sędzia to taki, który w braki w autorytecie nadrabia liczbą rozdawanych żółtych kartek. Tak. Zgadzam się. Sędziowie piłkarscy obok polityków to najbardziej nielubiana grupa zawodowa w Polsce. Tak. Ale i tak nastąpiła kolosalna poprawa w postrzeganiu sędziów w stosunku lat 80. 90. Tak. Sędzia Siejewicz powinien móc wrócić. Nie ma pomidora. Tak. Tak. Każdy sędzia ma na swoim koncie perfekcyjny mecz, ale i swoje Waterloo. Tak. Tak. O tych złych meczach pamięta się zdecydowanie dłużej. Tak. Zdarzyło się, że musiałem uciekać z boiska przed wściekłymi piłkarzami czy kibicami. Nie. Czyli jeden z was ma takie wspomnienie? Nie, nie mu musiał. Zdarzyło się, że z tych samych względów musiałem przesiedzieć w szatni o godzinę, półtorej godziny dłużej niż potrzeba. To już do siebie. Nie. Nadejdzie kiedyś dzień, kiedy człowiek przestanie być potrzebny, by być boiskowym rozjemcą. Wszystko rozstrzygać od A do Z będzie komputer. Nie. Nie. Wprowadzenie technologii do spotkań piłkarskich przez UEFA i FIFA i tak odbywa się zbyt bojaźliwie. Nie. Piłkarze są dzisiaj mniej wulgarni na boisku w sporach z sędziami niż 5 lat temu. Tak. Sędziowie są tylko ludźmi. Zdarza się, że przed meczem wiemy, że dziś będzie ten słabszy dzień, bo na głowie w życiu 1000 spraw. Indywidualna kwestia dosyć. Ja, takie dziwne te pytania. Mógłbyś przeczytać jeszcze raz? Ale tak, jesteśmy ludźmi. Ranking ocen piłkarzy dla sędziów z Ligi Plus Ekstra jest najlepszą wykładnią umiejętności sędziowskich. Nie. Nie. Zdarzyło mi się kiedyś otrzymać propozycję nieuczciwego sędziowania. Nie.